Ugody zawierane z bankami przez frankowiczów, na podstawie których klienci odstępują od dochodzenia swoich praw w sądzie, mogą okazać się niewiążące. Prawnicy twierdzą, że to wynika z korzystnej dla frankowiczów opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednym z warunków, który powinien być spełniony podczas zawierania ugody, jest informowanie konsumenta o tym, jak będą się przedstawiać rozliczenia z bankiem w sytuacji nieważności umowy kredytu. Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest często umieszczane w warunkach ugody jako możliwe roszczenie banków. Teraz TSUE wskazał, że takie wynagrodzenie bankom się nie należy. Jeśli zatem na etapie negocjacji konsument nie uzyskał rzetelnej informacji, a TSUE ogłosi wyrok zgodny z opinią rzecznika, to takie ugody mogą okazać się nieważne. Subskrybuj, aby wiedzieć więcej.